Dzień dobry, skarbeczki moje kochane na kanale Karty na Miłość. Witam Was w sobotę, 9 grudnia 2023 roku. Karta dnia, taka weekendowa, kochani. Jak widzicie, dzisiaj aniołowie i przodkowie, będzie to troszeczkę inna karta dnia niż zawsze. A co? Mamy prawo, w końcu święta idą. Możemy robić taką kartę dnia, jak tylko chcemy. Gdzie tu się to włącza? A tu się włącza. No to jak nastrój świąteczny, niech będzie. Aniołki, dzisiaj będzie przesłanie do wyboru. Znacie moją nowość, ostatnio Wam pokazywałam. Piękne przekazy. Usiądźcie wygodnie, zostawcie łapkę w górę za moją pracę. Napiszcie w komentarzu, którą kartę wybraliście. Myślę, że trzy, kochani, będą. Pewnie, że tak. Trzy karty, tak jak tutaj macie. Położę Wam aniołka w żółtej sukience. Tu będzie aniołek w niebieskiej, a tu będzie bucik. Widać? Widać. Może tak. Chodź tutaj, kamera bliżej. O, pięknie, pięknie teraz widać. Ja wiem, że mi powiecie, że mogłam się wcześniej przygotować, ale tak to jest. Jak się ma dzień wolny, to potem ciężko. Kochani, jeżeli ktoś jeszcze nie widział czytań na grudzień, już są. Także przypominam, już są. Jeszcze raz. Jedyneczki mają tą dziewczynkę w żółtej sukience. Dwójeczki mają bucik na prezenty. I trójeczki mają aniołka w niebieskiej sukience. Może przyciągają Was dwa obiekty? Proszę uprzejmie sobie nawet wybrać dwa. Jak najbardziej. Ja przechodzę do żółtków. To jest Wasza chwila. Podam bliżej. Znachorka. Szanuj swoją wewnętrzną wiedzę. Piękna karta. W ogóle piękne przesłania są. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Pewnie, że widzicie. Zaraz Wam powiem więcej na temat znachorki. Sobie. Strona, kochani, 70. Już Wam mówię więcej o tej karcie. Podejmij działanie. Przede wszystkim szanuj swoją wewnętrzną wiedzę. Rób to, co wiesz, że teraz powinieneś zrobić. Matka zawsze wie najlepiej. Tak się mówi, prawda? I to jest prawda. Wszyscy znamy postać matki, która dysponuje niezwykłą intuicją i wyglądem. A ta znachorka doświadczyła wielu wzlotów i wielu upadków. Żyła? No i przegrała. Wiemy, co to znaczy cierpieć, choć nie poddać się. Ta karta może oferuje nam zatem jakieś lekarstwo, które dzięki niemu dowiemy się, że nie ma nic złego w popełnianiu błędów, ani w tym, że coś dobiega końca. To nie jest koniec świata, a zaledwie jeden z rozdziałów się kończy, jednocześnie początek czegoś nowego. A znachorka przypomina Wam, że choć zdarzą się bolesne upadki, to nie znaleźliście się tu, by cierpieć, ale by otrzymać wsparcie. Może oferować wsparcie komuś innemu. Kochani, rodzi się w Was stary schemat. Nadszedł czas, żeby sobie z nim poradzić i pozbyć się raz na zawsze go. Otrzymujecie zachętę do obdarowania się tak wielką ilością miłości, szacunku, jakiego Wy potrzebujecie, by podjąć następne kroki, które jak wiecie, że musicie je wykonać. Zbliżyć się do miejsca, w którym pragniecie być. Wy już znacie odpowiedzi. Wiecie, co musicie zrobić. Może graliście na zwłokę. Albo się powstrzymywaliście.
ale teraz czujecie, że jesteście prowadzeni, to zaś wymaga odwagi. Ale aniołowie i przewodnicy zapewniają was, że są obok, że macie ruszyć naprzód. Postawcie tylko jeden krok do przodu. Piękne przesłanie. Piękne. No to dwójeczki od bucika. O, duchowy lis. Ufaj swoim talentom w czasach zmian. I już, kochani, zobaczymy ten duchowy lis. Muszę odkręcić chyba kaloryfer, bo mi zimno. Ale to nic. Gdzie ten duchowy lisek? No tak, ja bez okularów to co ja mogę? Już się poprawiam. Już się poprawiam, kochani, już wam odczytuję. Karta mówi, że macie zachować czujność, bo zmiana wisi w powietrzu. Na tej karcie znajduje się takie piękne zwierzę. Rudy lis. Jest bardzo wytrzymałym stworzeniem, który potrafi przeżyć na terenach miejskich, podczas arktycznych mrozów. Lisy wiedzą, jak to jest być ściganym. Przez setki lat przecież na nich polowano, prawda? Dla ich drogocennego futra. Wszystko, czego pragną, to przetrwać. I duchowy lis może wam pomóc przezwyciężyć energię niepomyślności bądź niesprawiedliwego na przykład traktowania. Poza tym, ponieważ miejskie lisy znajdują schronienie w metropoliach, duchowy lis przynosi ze sobą lekarstwo, które pozwoli wam zlać się z otoczeniem. I otaczające was energie właśnie się zmieniają. I choć nie zawsze jest to przyjemne, dysponujecie wszystkim, czego potrzebujecie, by przetrwać tą zmianę. Pojawiają się przed wami możliwości dotarcia do miejsc, których nigdy wcześniej nie widzieliście. Może wywołać to w was napięcie. Ale pozostańcie otwarci na zachodzące zmiany, bo są bowiem odpowiedzi na wasze modlitwy. Bycie ofiarą polowań i poczucie zagrożenia macie już za sobą. Zostajecie zaproszeni, żeby wyjść z nory i ujawnić się. Ujawnić swoje talenty, pokazać się. Niech ten list duchowy wam dzisiaj pomoże dostrzec to, kim naprawdę jesteście, jakie macie talenty. Zaprezentujcie się światu. Super, dwójeczki. No to zapraszam, moje kochane trójeczki. Kogo wam wylosowałam? Słoneczko, ciesz się sukcesem i szczęściem. Przepiękna karta. Chyba jej jeszcze, jeszcze jej nigdy nie wylosowałam. Dzisiaj jest jej debiut u nas. Słuchajcie, już wam mówię. No. Wiedz, że otwierają się przed tobą drzwi. Realizuj nowe projekty, przedsięwzięcia, pomysły. Połącz się z wewnętrznym ogniem, który cię napędza. Cieszcie się, kochani, słońcem, sukcesem, szczęściem. Bo słońce od dawna kojarzy się z energią przecież sukcesu. Jest to najpotężniejszy element układu słonecznego. Dlatego kiedy karta słońca nam się pojawia, to przyniesie ona wam moc, sukces, światło, rozświetli wszystkie związki, przepędzi może ciemność, sprawi, że poczujecie się młodo, lekko, na sercu, na duszy. Drogi słuchaczu, otacza cię teraz blask słońca. Wokół ciebie wirują i tańczą możliwości odczuwania oraz osiągania sukcesu. Związki i przyjaźnie radośnie się rozwijają, a ty poczujesz się szczęśliwy i podniesiony na duchu. Jeśli nie przebywasz teraz w jasnym, słonecznym miejscu, to pojawią się inne sposoby, żeby cieszyć się ciepłem i radością.
Słoneczna energia zapewnia zdrowie, witalność. Może napełnić energią i ogrzać, a także zachęca wszystko do rozwoju. Energia ekspansji jest teraz z Tobą i otrzymujesz idealną możliwość, by móc ruszyć przed siebie. Jeśli chcesz tchnąć w coś życie lub jesteś gotów na nowy krok w związku, Słońce zapewni Ci odpowiednią energię. Jeśli zadasz pytanie, odpowiedź brzmi zawsze tak. Kochani, wspaniałego weekendu Wam życzę, wszystkiego pięknego. Pamiętajcie o łapce, wszystkiego pięknego. I słyszymy się niedługo. Buziaki dla Was, kochani, pa, pa.